kilka miesięcy udało się rozbudować i przystosować do potrzeb niepełnosprawnych dzieci dawną małą szkołę w Dwudniakach. Pracownia sensoryczna czy plastyczna to dopiero początek. Właśnie pełną parą powstaje ośrodek hipoterapii. Atmosferę serdeczności czuć od razu. Dzieci uwielbiają tu być. Masz tu jakichś kolegów, przyjaciół? Jak to jest? No jest dużo. Tutaj się Żanki są fajni, lubię ich bardzo. Bo są wspaniali, cudowni są. Szkoła posiada własne konie, mamy 8 koni, mamy hipoterapeutów. Poza hipoterapią w planach też muzykoterapia i wszystko, co może pomóc. Ten ośrodek w Dwudniakach jest chlubą nie tylko pani starosty powiatu tarnowskiego, ale on jest chlubą całej Małopolski. Dbajmy o tych, którzy teraz są niepełnosprawni. To są nasi przyjaciele. Dostępność i likwidowanie barier to wielka praca, która musi być zrobiona. Podobnie jak ta, którą każdy z nas musi wykonać we własnej głowie, by i z niej usunąć wciąż zbyt częste ograniczenia, bariery czy stereotypy.